Klimatyzacja to gwarancja wygodnego użytkowania samochodu, szczególnie latem. Poprzez schładzanie powietrza obniża temperaturę panującą wewnątrz pojazdu i utrzymuje ją na komfortowym dla kierowcy i pasażerów poziomie. Jednym z gwarantów właściwie funkcjonującego układu klimatyzacji są dobrej jakości przewody. Dziś odwiedzimy fabrykę firmy Maflow w Tychach, która wchodzi w skład grupy Boryszew, największego polskiego producenta w sektorze motoryzacyjnym. Zobaczymy, w jaki sposób przebiega produkcja przewodów klimatyzacyjnych. Maflow zajmuje się produkcją przewodów klimatyzacyjnych do wielu wiodących marek, nie tylko na rynku europejskim, ale również na rynku światowym. Posiadamy w Maflow zakłady produkcyjne znajdujące się na wielu kontynentach, m.in. w Chinach, w Indiach, w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej oraz w Europie. Przewody do klimatyzacji składają się z końcówek aluminiowych, przewodu gumowego oraz elementów umożliwiających montaż w samochodzie. Choć posiadają prostą budowę, pełnią niezwykle ważną funkcję. Przewód klimatyzacyjny używany jest do połączenia między sobą różnych komponentów stosowanych w obiegu klimatyzacyjnym, czyli kompresora, czyli parownika i chłodnicy. Produkcja przewodów zaczyna się w magazynie, który ma powierzchnię około 4000 m2. Stąd pobierane są poszczególne komponenty niezbędne do produkcji. Odwiedzamy halę produkcji końcówek aluminiowych. Maszyna obróbcza pobiera aluminiową rurkę, odcina odpowiednią jej długość i formuje kształt końcówki w taki sposób, żeby można ją było połączyć z przewodem gumowym. Na kolejnym stanowisku lutowane są bloczki, które posłużą do montażu przewodów w pojeździe oraz zapewnią szczelność całego układu. Po zakończeniu lutowania pracownik sprawdza, czy czynność została wykonana we właściwy sposób. Tak przygotowane przewody aluminiowe trafiają do sekcji giętarek. Tutaj otrzymamy ostateczny ich kształt. W zależności od modelu samochodu, rodzaju silnika oraz wyposażenia, wykonywana jest inna geometria przewodu. Najbardziej skomplikowane wymagają nawet 30 gięć. Niektóre przewody wyposażone są w wymienniki ciepła. Takie rozwiązanie przyspiesza proces schładzania powietrza w samochodzie, co ma wpływ na mniejsze obciążenie silnika, a w konsekwencji mniejszą emisję CO2. Detale z aluminium są już gotowe. Czas, abyśmy przygotowali je do montażu. Na uformowane elementy rur natryskiwany jest uszczelniacz. Żeby zweryfikować, czy środek rzeczywiście został nałożony, maszyna wykonuje zdjęcie. Dzięki uszczelnieniu mamy pewność, że środek chłodzący w miejscu łączenia aluminium z gumowym wężem nie będzie się wydostawał poza układ. Części trafiają do działu montażu, gdzie zostaną połączone z gumowym wężem. Gumę, którą używamy do produkcji naszych przewodów, wykonywana jest w naszym zakładzie we Włoszech. Charakteryzuje się ona tłumieniem drgań, które są nie bez znaczenia w tym rodzaju commodity. Charakteryzuje się również tym, że musi zabezpieczać czynnik przed przedostaniem się do atmosfery, jak również zapewnić dodatkową barierę dla olejów, które są używane w klimatyzacji samochodowej. Operator maszyny umieszcza w narzędziach mocujących końcówki aluminiowe oraz wąż gumowy razem z opaskami, które zostaną zaciśnięte przez prasę. Część przewodów trafia jeszcze do działu giętarek, na maszyny, które jednocześnie wykonują gięcia krótszych i dłuższych elementów. Gotowe przewody muszą przejść testy szczelności. W specjalnej komorze przewód umieszczany jest w takiej pozycji, w jakiej zostanie zamontowany w samochodzie. Po zamknięciu z komory odpompowywane jest powietrze, aż do uzyskania warunków zbliżonych do próżni. Do przewodów wtłaczany jest hel, a spektrometr sprawdza, czy gaz wydostał się poza układ. Układy klimatyzacyjne muszą spełniać surowe normy związane z wymogami ekologicznymi. Jeżeli włączycie klimatyzację w swoim samochodzie, bardzo możliwe, że układ jest wyposażony w przewody wyprodukowane przez polskiego producenta.